Cześć, z tej strony Mr. Bok. Witajcie na moim kanale. Minął tydzień od ostatniego streamu, gdzie Intrepid Studio podczas 24-godzinnego show w ramach akcji Extra Life zbierało pieniądze dla chorych dzieci ze szpitala w San Diego. W końcu przekopałem się przez ponad 30 godzin nagrań, zmarnowałem przy tym 10 kaw i 3 nieplanowane w diecie pizze, ale było warto, bo dowiedzieliśmy się sporo fajnych rzeczy. Najciekawsza z nich to kampania Pathfinder, którą przechodzili, czyli planszowa wersja Ashes of Creation osadzona w świecie Wery. Deweloperzy wcielili się w dzielnych przedstawicieli zgrupowania zwanymi Lightpack, by zbadać, co kilka dni temu zdarzyło się w wieży potężnych magów i czy rozwikłanie tej zagadki pomoże powstrzymać hordę bestii atakujących pobliskie miasta. Oczywiście nie zabrakło hojnych darczyńców sypiących zielonymi na lewo i prawo. No i dodatkowo różne walki i konkursy, o których opowiem już za chwilę. A więc zaczynając od początku, była to już 6. zbiórka zrobiona przez Intrepid Studio. W tym roku za cel postawili sobie 25 tysięcy dolarów. Zanim w ogóle zaczęli stream, mieli już ponad 13 tysięcy, co zapowiadało, że będzie gorąco. Głównie mogli to osiągnąć dzięki drużynom wspierającym akcję. Każda społeczność mogła założyć własną zbiórkę, gdzie automatycznie dorzucaliśmy się do wspólnej puli. Mówię dorzucaliśmy się, bo kozaki z naszej grupy na Discord również wzięli udział i dołożyli na ten cel. Zebraliśmy w sumie prawie 170 dolców. Każda grupa, która przekroczyła stówę, wzięła dodatkowo udział w losowaniu ekstra kluczy. Niestety, pomimo 10% szansy, nie udało nam się tego osiągnąć. No, ale byli inni wygrani, którzy otrzymali bardzo hojne nagrody. Skórkę takiego to oto żurawia, której nie będzie można oczywiście zdobyć w żaden inny sposób. Do tego dostęp do testów Alpha 2 i 10 kluczy do rozdania swoim znajomym. Dodatkowo jedno z 10 gier planszowych do wyboru i taki oto to mikrofon Elgato lub Stream Deck. Na końcu wisienka na torcie, video z podziękowaniem od Stevena. Oprócz tego oczywiście podczas streamu losowali dla widzów klucze do Alpha 2. Średnio stream oglądało 1500-2000 osób, kluczy było ponad 200, więc szansa na wygraną wynosiła około 10%. Wystarczyło polubić ich kanał i raz na parę godzin napisać coś na czacie. Idąc dalej, z przyjemnością mogę ogłosić, że podczas wspólnego oglądania do 2 osób z naszej społeczności uśmiechnął się los i wygrały dostęp do przyszłych testów. Jeszcze raz serdecznie gratuluję, skubani farciarze. No ale nasze grono testerów się powiększa i jeśli też masz dostęp do testów i chcesz dołączyć do wspólnej zabawy w przyszłości, to zapraszamy. Przechodząc do samego streamu, to zaczął się ostro. Aha, no, kilka minut mieli wyłączone mikrofony. Za chwilę wróciliśmy i wszystko było już okej. Stream był teoretycznie podzielony na segmenty. Każdy trwał po 4 godziny, po których była przerwa i w zależności od tego, ile nazbierali, to losowali klucze, w międzyczasie robiąc wyzwania ze swojej listy. W każdym 4-godzinnym segmencie 2 osoby z najwyższą donacją otrzymywały specjalny pakiet. Zwróćcie uwagę na ten amulet jednego z pracowników Intrepid w kształcie sandała. Jeśli jeszcze nie zauważyliście, ten motyw powtarzał się już na paru streamach, także miejcie to na uwadze, gdy podczas grania w Ashes znajdziecie podobny obiekt, może to być wartościowa rzecz lub jakiś easter egg. Pierwszy segment zaczęli od przedstawienia drużyny i rzucenia światła, na czym będzie polegać ich kampania. Każdy z uczestników wyjaśnił, kim będzie grać. Był kleryk, czarodziej, łowca, łucznik, łotr i Margaret grała Margaret grała postacią zwaną Inquisitor. Steven oczywiście był Game Masterem. Podczas wykonywania misji napotkali wielu przeciwników i podejmowali trudne wybory, ale była to na tyle ciekawa historia, że chyba zrobię o niej oddzielny odcinek. Nie obiecuję, ale się postaram. Więc nasi Hiroshi zaczęli swoją przygodę w mieście Aela, centrum i stolica ludzkiej rasy jeszcze przed apokalipsą, gdzie na spotkaniu najwyższych rangą osobistości poznali swoje zadanie z badania tajemniczych wydarzeń w wieży Karfin. Już po godzinie i 45 minutach osiągnęli swój cel i dobili do 25 tysięcy dolarów. Nie cieszyli się długo, bo chwilę później po godzinie zerwało im na chwilę internet, ale jak to Intrepid, migiem naprawili szybko i wrócili do zabawy. Całkowicie zanurzając się w swojej kampanii, nawet nie wiadomo kiedy, dobili do 4 godzin, przy których było już 35 tysięcy. Więc z okazji tak szybkiego postępu i hojności swoich fanów wylosowali w sumie 50 kluczy.
Aż tyle, bo dorzucili bonus za pobicie rekordu sprzed roku, który wynosił ponad 34 tysiące dolarów. W czasie losowania wykonali parę zadań z listy. Pierwsze z nich to budowa wieży z Oreo. No i tutaj mamy niekwestionowanego zwycięzcę. Następne zadanie to rysowanie z zakrytymi oczami. A rysowali co? Oczywiście ulubieńca wszystkich fanów i deweloperów w świecie Ashes of Creation, Snorsa. Wygrał oczywiście Steven. Kolejne wyzwanie, Chubby Bunny. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to pcha się pianki do buzi i próbuje się powiedzieć Chubby Bunny. Ostatni, któremu się uda, wygrywa. Wygrał John. Potem musieli wykonać odpowiednie pozycje jogi. Pierwsza z nich to litera A. Margaret była z Brianem, a Steven z Johnem. Wszystkim udało się zaliczyć, a potem pozycja trójkąta i również obie drużyny przeszły. Resztę zadań zostawili na następną przerwę, planowaną po kolejnych 4 godzinach. Więc ruszyli dalej ze swoją kampanią, tym razem wybraną przez siebie ścieżką prowadzącą prosto do podziemi. Nie zdawali sobie sprawy jednak, jakie niebezpieczeństwa na nich tam czekają. Gdy wybiła 7 godzina streamu, kwota donacji przekroczyła 40 tysięcy. Ciągle musieli zwiększać swoje cele i dodawać nowe, bo bardzo szybko je osiągali. Po drodze oczywiście wystąpiły kolejne problemy techniczne, jak wysiadająca kamera, ale Intrepid, jak to Intrepid, szybko rozwiązuje napotkane problemy. Później dalsza część kampanii i kolejne donacje, między innymi od Narka, który robi zarówno śmieszne, jak i wartościowe filmy po angielsku na temat tej gry. Gość ciągle występuje w takich oto bokserkach i Steven postanowił w końcu się do tego odnieść i zapowiedział, że jest w fazie przygotowania bokserek z jego łysą podobizną i zastanawia się, czy nie będzie ich nosić na lewej stronie. Narc! Oh, Narc, I was going to get my underwear that I had made of you with your face on it, but I... Nawet Asmongold się szarpnął w międzyczasie na 100 dolców. Więc pędząc dalej, jesteśmy przy 8 godzinie streamu i przekroczono kolejną fajną sumkę 45 tysięcy. Do wszystkich hejterów, pamiętajcie, że to nie zbiórka dla nich, tylko automatycznie idzie to na potrzebujące dzieci. Kolejna przerwa była, gdy zegar wybił mniej więcej 11 godzinę i 30 minut. Po drodze stuknęli kolejny okrągły cel 50 tysięcy dolarów. Trochę im się przedłużyło, bo mieli zrobić po 8, no ale ogólnie stream trwał dłużej niż 24 godziny, także spoko. No i co, znowu losowanie kluczy i kolejne atrakcje. Pan Cliff, zwany Kermit, zaśpiewał piosenkę Disneya chyba z Pięknej i Bestii. Później piosenka z Kaczych Opowieści zaśpiewana przez Jasona. Potem Margaret się szarpnęła z Pocahontas, no i sam Steven wybrał piosenkę z bajki Książę Egiptu. Na końcu zaśpiewali wspólnie trio z Króla Lwa. Oczywiście tą piosenkę każdy zna i była to Hakuna Matata. Potem Chapstick Challenge, czyli walka PvP o fasolki patyczkami od sushi. Kermit wygrał chyba wszystkie rundy, widać, że gość ma najwięcej doświadczenia, bo robił to bardzo sprawnie. Czemu Kermit? Nie wiem, ale nawet Steven go czasami trollował. Następna konkurencja to gra skojarzeń. No a na końcu przerwy najostrzejsza zabawa, czyli orzesz ty ostry orzeszku challenge. Z tego co wiem, są 4 różne orzeszki i trzeba je spożyć od najsłabszego do najbardziej pikantnego. Później wrócili do swojej kampanii dokończyć walkę ze skrzydlatymi demonami. W okolicy 15 godziny i 30 minut pękła kolejna fajna sumka 55 tysięcy i przyszła pora na kolejne wyzwania. Pierwsze jedzenie krakersów na czas i znowu pan od jedzenia wygrał, no a chwilę później zapamiętywanie jak największych ilości słów, w dokładnie takiej kolejności jaką się usłyszało. Potem robili jakieś dziwne mieszanki jedzenia, coś jak połączenie banana, jagód i zielonej fasolki. Uczestnicy karmieni tym jak dzieci łyżeczkami musieli odgadnąć co to jest za smak. Następny segment streamu to takie luźne granie w Among Us. Cała drużyna usiadła przed swoimi komputerami i ponad godzinę próbowali rozkminiać, kto jest w danej rundzie członkiem załogi, a kto oszustem zabijającym pozostałych. Nic fascynującego, ale zapełniło im ponad godzinę, co pozwoliło niektórym trochę odpocząć. Później przez ponad 2 godziny grali w kolejną grę LOLa i nie pytajcie mnie czemu Margaret przebrała się w międzyczasie za awokado. Po 21 godzinach streamu dotacją za 2,5 tysiące przekroczyli kolejną barierę 60 tysięcy dolarów. Musicie przyznać, że niezły wynik jak na jakieś nowe studio robiące kolejny skam. Po 24 godzinach zebrali w sumie ponad 63 tysiące. No ale na tym nie skończyli. Kampania zaprowadziła ich dopiero do wraku wieży magów Karfin, miejsca ich podróży i nie mogli teraz przerwać.
By zmierzyć się ze starożytną siłą, która tu panowała, potrzebowali dodatkowych 3 godzin i dodatkowo na limit 3 godziny do streszczenia streamu. No, ale w sumie dobrze, że to zrobili, bo zebrali przez ten czas dodatkowe 10 tysięcy dolarów, kończąc na 73 tysiącach 500 dolarów, czym pobili swój zeszłoroczny rekord ponad 2-krotnie. No, a na koniec musieli oczywiście nadrobić zaległe konkurencje, więc jakby w ich stylu mogło zabraknąć walki dinozaurów na miecze świetlne. Nie ma to głębszego sensu, ale zabawę mieli przed nią. Później Alex wykonywał triki na skakance, a kolejne zadanie to John musiał czytać z ruchu u Stevena. Poszło im to całkiem nieźle, nawet prawie udało mu się przeczytać kawałek instrukcji obsługi sprzętu Panasonic. Kolejne to próba rozbawienia przeciwnika, to wiadomo, kto pierwszy się chichnie, przegrywa. Na koniec Steven odpowiadał na pytania z różnych kategorii. Każda błędna odpowiedź wiązała się z rozbiciem na głowie jajka, no i bonusowo lądowanie placka na twarzy. No i to w sumie koniec streamu. Pomimo 27-godzinnego okienka czasu nie udało im się zrobić wszystkiego, co zaplanowali, jak na przykład skakanie do basenu. Największą częścią streamu była oczywiście ich kampania i jak zobaczyłem ich wiedzę na temat tego świata gier planszowych i z jakim zaangażowaniem wczuli się w swoją rolę, to pozwala mi spać spokojnie po nocach, wierząc dalej, że stworzą coś naprawdę niesamowitego. Na koniec dodam ciekawostkę, że największy darczyńca wspomógł akcję o ponad 11 tysięcy dolarów. No i na dzisiaj to by było wszystko. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku.